przeciwnej. Niestety. Ativar Gaming musi pogodzić się z tym, że było bardzo blisko, ale nie udało się zdobyć zabójstwa. Do tego utracili pierwszą krew. Przeciwnicy mają przewagę 400 zł. Przez tego First Blooda, więc no będzie mi ciężko. Zwłaszcza, że kompozycja przeciwników raczej skupia się na early game'ie. No i oczywiście w teamfightach combo Jarvan, Galio, MF. To jest tak mocny komp w teamfightach. I jeszcze do tego Malphite. Dlatego drużyna Ativar powinna zagrać nie pod teamfighty, ale pod wyłapywany. I dobra odpowiedź w to jest Azir, chociaż wyłapany teraz Thresh wyłapuje Afeliosa, chociaż odpowiada za to Morgana swoim wyłapaniem i Thresh bardzo mocno obity, przez co ten hook nie był aż tak dobry, jak mogłeś się spodziewać na początku. To jest ten minus, jeśli trafisz hooka, to czasami może się skończyć właśnie w ten sposób. Oczywiście Afelios będzie w stanie w midgame'ie już wygrać 1 na 1 z MF-ką, o tym wspomniałem wcześniej, ale na początku gry to jednak Pawko będzie dominował swojego rywala. No Klet wygrywa, no, Klet raczej jedzie tanko, chociaż proszę zobaczyć, Thresh upadnie! Afelios, no on nie pogardzi tym złotem. To jest bardzo dobra wiadomość dla żony Ativar, gdyż szef to pokazał swoje umiejętności, chociaż Morgana też ładnie go wspomogła. I tymczasem jest wyłapanie Jarvana w jego własnej... Przepraszam, w dżungli przeciwnika, jednak on ucieka, przez co Azir nie mógł za wiele poradzić. Klet jest bardzo upierdliwy, jeśli gra na tanka. Naprawdę Malphite ma bardzo ciężkie zadanie. Mrozu myślę, że będzie dominował rywal, chociaż ta wymiana na początku trochę zmieniła tor lotu gry. Zniła trochę jego przebieg, chociaż Afelios musiał palić flesza, chociaż i tak może upaść, chociaż ten heal go uratuje. Tymczasem Mrozu łapa na górnej alei, jednak tam zaraz wrócimy. Afelios na pewno upadnie i za chwilę upadnie również Sejuani i Morgana. Nie, jednak Sejuani ucieka, chociaż pojawia się jeszcze tam Azir. Czy Azir posprząta rywali? Nie, tu jeszcze nie jest ten Azir, który może sprzątać rywali. On musi przede wszystkim farmić. Głupia decyzja ze strony botlane'u Akademii Ativar. Przeciwnicy naprawdę wykorzystałem ładnie ich błędy. I plejty będą brane. I to jest ciekawy wybór ze strony Malphite, jeśli chodzi o Demolisha. Raczej nie zakładasz, że wygrasz Malphite'em linię na Kleda. A mimo to Demolish wybrany. Demolish raczej jest po to, kiedy wiesz, że będziesz wyrzucał przeciwnika z linii. I ta gra i tak dla Ativaru jest trudna, gdyż wiedzą, że jeśli wygrają, wierzą się na First Calf Esports. First Calf ma bardzo silną ekipę, jak na warunki kwalifikacji. I naprawdę Ativar może być zmęczony po tym meczu. Ativar może być zmęczony psychicznie, gdyż to na początku gry już się nie układa pomyślnie. Chociaż mają Afeliosa i Azira, którzy będą sprzątać w late-game'ie. Mimo to kompozycja drużyny Lovellas Team nie napawa optymizmem w teamfightach. Afeliosa zwykle chce się znajdować w teamfightach. Azir to samo. Ale z drugiej strony właśnie Jarvan, Galio, MF. Nieśmiertelny trio. Chociaż Galio nie ma aż tak łatwej linii w Azira. On nie może być cały czas obijany. Może być zonowany od farmy, a mimo to ma więcej CS-ów. Ale to jest smog dla drużyny Ativaru. Czyli ogrywają na razie macro game'em. Thresh jest tam sam. Dopiero teraz tam podchodzi MF i to może się skończyć źle. To może się skończyć bardzo źle, gdyż już nie ma z nami Morgany. I również nie będzie z nami Afeliosa, który nie może sprzątać. Ultimate rzucony w powietrze, ale to nie zmienia, gdzieś jest to 4 na 3. Azir rzuca ścianę i to może być odwrócenie. Nie odwracają się, chociaż może się skupić na Drake'u. Nie, Drake będzie dla drużyny czerwonej Lovellas Team z pierwszym smokiem na tej mapie. Oraz jakiej duszy nie obejrzymy jako następnej? Jeszcze tego nie widzimy. 1-5, Akademia Ativar na razie nie radzi sobie dobrze w tym spotkaniu. Kilka głupich akcji, kilka głupich błędów ze strony Szefto. Naprawdę nie pokazał się w dobrej stronie ID Carry, który przecież na linii pokazał, że potrafi zabijać rywali. I jeszcze Counter Junglik, pana we własnej dżungli Sejuani. Ten smite jej nie uratuje, chociaż stun pójdzie, obije trochę red buff, ale to na nic, to nic nie da naszemu leśnikowi Ativar, gdyż Jarvan z zabójstwem. I to jest bardzo zła wiadomość. Oni chcą cię skalować.
A mimo to dostają mocne wciry w early game'ie. Aphelios, Azir, oni muszą się rozpędzić. Oni muszą się wyfarmić. Mimo tego, że Aphelios dostał to pierwsze zabójstwo, zaraz potem upadł dwa razy. Pawko ma już tyle samo zabójstw. Nie dostaje aż tak mocno po tyłku, jeśli chodzi o farmę. Azir tylko 5 creepków przewagi nad Galio. Sejuani kompletnie outjunglowana, a tylko jedyną wygrywającą linią, jeśli mogę tak powiedzieć, w farmie. Dobrze, tylko w farmie wygrywa Kled. Ale mimo to jest 400 golda w plecy po First Bloodzie oddanym w naprawdę nieciekawych okolicznościach. Microphone activated. Do rywalizacji pomiędzy Ativar Gaming oraz Lovella Steam. Lovella Steam na razie, nie bójmy się tego słowa, dominuje drużynę Akademii Ativar. Chociaż pamiętajmy, ta organizacja ma jeszcze dwie drużyny. Główną i jeszcze jedną Akademię. Akemi naprawdę na razie nie może być zadowolona z tego, jak sobie radzi Czerwona Akademia. Ale oni jeszcze mogą odwrócić. W poprzedniej grze też tak się wydawało. Oczywiście Akademia Biała nie dostawała aż tak mocno. A jednym teamfightem wygrała ze swoimi przeciwnikami. Teraz to nie wydaje się do końca możliwe. Gdyż Sejuani ma 5 level, podczas gdy Jarvan ma 7. Ona jeszcze nie ma ultimate'a. Sejuani robi się użyteczna tak naprawdę na pełnym wymiarze dopiero z ultimate'em. Podczas gdy nie może wyłapać z erki nikogo, może być ciężko. Galio wskakuje w Azira, chociaż Azir bardzo zły ultimate i to może wykonać Thresh. Jednak Thresh nie wejdzie tam. Stoi pod wieżą. Oj, 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 oj. A MFK bierze plejty. To nie jest dobra wiadomość dla drużyny Ativar. Sam tam Mroz dopiero podchodzi kruchy i to będzie dive. Za mało minionów, ale będą próbować dive'ować. Ale dive'owanie Kleda to nie jest najlepszy pomysł. Dive'owanie Kleda, pamiętajmy, że podczas gdy on jeszcze jest na swojej jaszczurce, po prostu nie chcesz go dive'ować. Zwłaszcza kiedy było tak mało minionów. I cała przewaga Kleda w farmie właśnie stopniała. Zakładając nawet, że weźmie te miniony, a będzie mu bardzo ciężko je wziąć, już stracił jednego, wyłapany Kled! I to może być zabójstwo, nie, przynajmniej spadnie za szurki, z czasem Malphite musi ultować z teamfightu. Wzięta pierwsza wieża przez drużynę Lovella Steam. Kled musiał ratować się jeszcze ultimate'em, żeby uciec. Nie fajnie się układa gra na początku, 10 minut, nie pomyślę. Tylko jedno zabójstwo, podczas gdy drużyna Lovella Steam gra kompletny chaos na mapie. Ich zawodnicy są wszędzie i nigdzie. To naprawdę gubi Akademia Ativar. Wróćmy teraz jednak na Summoner's Rift, gdzie Azir oczywiście, no oni będą chcieli w tym momencie, drużyna Ativar chce, będzie chciała przedłużać grę, jak najbardziej. Gdyż to jest jedyny sposób, nie będą chcieli w ogóle dawać się w teamfighty. Okej, wyłapywanie mają całkiem spoko, mają Sejuani, która może wyłapać z Erki. Mają Azira, który również może przyciągnąć cały przeciwny team do swojego, gdzie Aphelios może strzelać. Mają Morganę, mają Kleda, którzy też potrafią wyłapywać. Praktycznie cały ten komp jest świetną odpowiedzią w teamfightowe kompozycje drużyny Lovellas. Ale to na razie kompletnie się nie sprawdza, gdyż Lovella Steam wygrało praktycznie każdą linię. Każdy. Top. Wygrany. O dżungli nie ma co mówić. Sejuani nawet w własnej dżungli nie może farmić. Azir, no dobra. Ale Galio ma jednego killa, jest znacznie bardziej użyteczny na mapie. MFK. Przewaga w farmie oraz jeszcze nie zginęła. Tymczasem Herald użyty i oni również stracą. To jest 90. plate, chociaż wyrzuca Galio całą... Przepraszam, Azir całą drużynę. Używa zegarka... jungler drużyny. Lovella skakuje i tutaj Mrozu raczej upadnie. Chyba zabije. On dopiero upadnie. Zdążył wejść na jaszczurkę. Wieża jedna wzięta. I Azir uratował swoją drużynę. Właśnie o takich wejściach Azira mówiłem. To jest praktycznie jedyna kontra na to, żeby pokonać to mocno mocno teamfightową kompozycję. Wchodzi Lestek i on praktycznie upadł, ale zegarek go ratuje z opresji. Malphite, on jest w bardzo niekorzystnej sytuacji. Może tylko próbować zabić Aphelios, co mu się nie udaje. I to jest korzystna sytuacja.
dla drużyny Atiwar. Dlaczego? Stracili wieżę. Oczywiście strata wieży, kiedy przegrywasz, jest bardzo korzystna dla ciebie, gdyż masz więcej minionów do sfarmienia, mniej minionów przeciwnika rozbija się o wieżę oraz miniony przeciwnika są trochę mocniejsze, czyli linia dla przeciwników puszczaje się mocniej i tymczasem jeszcze wezmą z tego smoka, czyli jest to bardzo korzystna wymiana, zwłaszcza dla szefa. Jaka dusza będzie wzięta? Jaka dusza będzie teraz? Oceaniczna, czyli must have. I to premiuje drużynę, która wygrywa, czyli aktualnie Lovella z tym, gdyż oni są w lepszej sytuacji do wzięcia tej dusy. Nie dość, że mają świetny teamfight, o czym wspomniałem wiele razy, tak naprawdę powtarzam, że będę to powtarzał w tej grze jak mantrę, to jeszcze po prostu wygrywają każdy teamfight. Tylko Azir, tak naprawdę, albo jakaś RK Sejuani, jakieś złe pozycjonowanie MF-ki, czego w tym teamfightie nie oglądaliśmy, dobrą RK rzuciła MF-ka, to jednak no, muszą wykorzystywać błędy w pozycji rywali. To jest jedyna droga, żeby wygrać to spotkanie. A mają ku temu instrumenty. Sejuani ma RK za 19 sekund, kręci się wokół dolnej, ale i nie, będzie po prostu cofać do bazy. A tam MF-ka i Thresh proszą się o guza. Thresh dopiero 6 level, podczas gdy Aphelios ma 9. To jest jakieś małe zwycięstwo, czy jest tam Galio i to może być dobre wejście? Nie! Gdyż Gravitum ratuje Apheliosa i Morgana z opresji. Bardzo bezpieczne duo, jeśli w samym powiedzieć, chociaż oczywiście błędów w pozycji Aphelios nie może naprawić swoich błędów w pozycji, przez to, że nie jest jakoś bardzo mobilny. To jednak Gravitum, jeśli ma Gravitum, jest bezpiecznym czempionem. Zwłaszcza kiedy ma combo ze snajperką, gdyż może z bardzo długiej, dużej odległości kogoś unieruchomić. Drużyna czerwona powinna według mnie dążyć jak najwięcej, większej ilości teamfightów, chociaż próbują wziąć wieżę na dolnej alei, podczas gdy to może się udać, gdyż kompletnie wyłapany Azir nawet nie zdążył użyć flesza, po prostu zmieciony z planszy. Jak mówili, nie bierz narkotyków, bo cię zmieci z planszy. Azir nie posłuchał. I w tym momencie ogląda ekran przez jeszcze 22 sekundy. A na razie chwaliłem midlanera Atiwar Gaming i proszę, wyłap... No, trochę niebezpieczne wejście, chociaż tam była wreszcie czego latarnia Thresha. Thresh oczywiście może naprawić twoje błędy w pozycji. I to jest ważne przede wszystkim dla MF-ki oraz dla Jarvana. Jarvan, jeśli zrobi złe wejście, jeszcze może uciec z latarni. MF-ka źle się ustawi w teamfajcie. Klika latarnię, nagle jest w dobrej pozycji, może erkować. Czasem Klet wyłapany, on oczywiście zaraz zejdzie z laszcie jaszczurki i to nie jest dobra decyzja. Świetny mamy pokład, pokaz teraz tego, jak ma działać ta kompozycja. Jarvan ultuje i zaraz za nim MF-ka. Lestek musi upaść, musi kupić jak najwięcej czasu, ale MF-ka zgarnia double killa. To jest 3-0 MF, to będzie robiło bardzo dużo obrażeń. Właśnie, że już ma Essence Rivera w swoim ekwipunku, czyli jedyna z wad MF-ki, to, że ma problemy z maną, dzięki temu Essence Riverowi, puf, znika. Czasem Azir jest w trochę niebezpiecznej pozycji na mapie, ale Kruchy jest zajęty niszczeniem Control Warda, dzięki czemu nie może zejść w stronę Azira. Czasem wzięty Herald jest to Herald drugi wzięty przez drużynę Lovella Steam i przy tej różnicy złota jest bardzo ciężko tej drużynie po prostu wrócić do tej gry. Podczas gdy będzie rzuty Herald, to jest możliwy nawet inhibitor przy dobrym rozegraniu na dolnej alei albo na środkowej. To jest możliwe, ale czy realne, czy po prostu... Myślę, że ta drużyna może się obronić po prostu. Na razie rozgrywają to tak spokojnie po prostu. Teraz zwolnili, Jarvan zaraz będzie szukał guza przeciwników. I wykorzysta wzmocniony recall, przyspieszony recall. I co oglądamy dalej? Sejuani? Nie widziałem dobrego teamfightu ze strony w tej grze. Być może powinien założyć okulary, gdzieś może taki zagrała, ale ja go nie widziałem. I Sejuani w tej kompozycji, podobnie jak Azir, jej ultimate jest piekielnie ważny. Chociaż Thresh może być problemem, jego latarnie szczególnie. A Klet 03, postać, która powinna wygrać linię, nawet nie ma skończonego botka. Ma 90 CS-ów. 03 Klet. To nie jest obrazek, który chcesz oglądać jako trener twojej drużyny. A Kemi na pewno jest zniesmaczona tym, co się dzieje. Gdyż po prostu w Elite Game'ie wyszła im tylko jedna rzecz. I to było zabójstwo Szefto. Poza tym kompletnie nic.
Później pokazali świetną odpowiedź na zniszczonego Tureta. Wchodzi Jarvan jednak, zatrzymany przez klatkę, wchodzi w Aphelios jednak. Ten ratuje się flashem. To jest aktualnie jedyna jego kontra na Erkę Jarvana. Malphite jeszcze przez chwilę był w złej pozycji, ale to, o czym mówiłem. Latarnia Thresha na taką pozycję miażdży. Drużynie Ativar pozostaje w taką osobę wyłapaną włożyć jak najwięcej CC, żeby nawet nie zdążył użyć latarni Thresha. A jest to bardzo trudne, gdyż latarnia Thresha ma bardzo, bardzo długo leży. Brany w tym momencie smog, drugi. Są coraz bliżej duszy zawodnicy Lovella Steam. I prawdopodobnie to oni. Nie chcę jeszcze zapeszać tego, ale wydaje mi się jednak, że niestety drużyna Lovella Steam po prostu awansuje. Awansuje, zagra, przepraszam, teraz się zagapiłem i kruchy włapany poza pozycją. I Thresh sam siebie nie uratuje. Niestety, sam sobie latarni nie rzuci. Jeszcze szukają możliwości zabicia Malphite'a, ale jednak to nie wyjdzie. Po prostu czekam na dobrego Heralda ze strony zawodnika Oniku Night Rengar. Aż jakkolwiek się to czyta. I tutaj jedynej szansy. Szukam pozytywów dla Ativar Gaming. I jest to przewaga levela Shifto nad Pawko w tym momencie. I to, że Azir ma aż 2 kile. Co prawda ma tylko jeden item, ale to tylko tyle. I myślę, że Kled, żeby być bardziej użyteczny, być może powinien się złożyć bardziej pod tanka, niżeli, chociaż Splitwush jest potężny, ale nie sądzę, żeby Kled wytrzymał przeciwko Malphite'owi. Malphite ma już bardzo dużo armora. Samo 460 Zamfair Cave, poza tym ten Bramble Vest mocno ogranicza możliwości Kleda. Czy tak naprawdę sprawia, że Kled zabija się autotykując Malphite'a. Więc nie wiem, czy ten Splitwush akurat w tej sytuacji, może gdyby Kled miał trochę więcej zabójstw, nie ginąłby aż tak często, to może ten build pod botka miałby sens. Ale jednak kiedy on nie robi aż tak dużo damage'a nikomu tak naprawdę. Jedyne, co on może zrobić, to zrzutować MF-kę. Jarvana nie zabije. Malphite'a, on się zabije, to będzie samobójstwo, jeśli będzie autoatakował Malphite'a. Galio podobnie. On ucieknie z Erki. Chociaż wbita Malphite'a i na tym polega. To jest ABC, jak grać kompozycją pod teamfighty. Azir, Kled na sidelane'ach. I to będzie inhibitor. To musi być inhibitor, gdyż nie widzę innej możliwości. Jeszcze próba wyłapania Kleda, ale to się nie uda. Azir jeszcze i dopiero teraz udało się wyłapanie Kledon. Zaraz spadnie za szurki. Nie, nawet nie będzie musiał. Inhibitor wzięty. Jeszcze raz Herald uderzy, nie zdążył. Bardzo przytomna reakcja Azira. I to jest takie jedyne światełko w tunelu dla drużyny Ativar. Azir. On jako jedyny gra jakkolwiek przyzwoite spotkanie. Shift to oczywiście też mi się podoba, ale nie na tyle, żeby o nim teraz wspomnieć. No ale ten teamfight. Oczywiście mogę to nazwać teamfightem, a nie gangbangiem. Ale teraz Baron wzięty, 21 minuta, to oczywiście nie będzie ich Hagenashor, chyba że jakimś cudem uda się drużynie. Proszę zobaczyć, Galio wchodzi, dwóch zawodników stantowanych, Morgany już nie ma kto ich obronić przed... Chociaż Azir wchodzi i to może być jeszcze odwrócony teamfightu! Dwa zabójstwa, trzy zabójstwa, jeszcze upada Pawko! I to są cztery zabójstwa dla drużyny Ativar Gaming, oni wracają do gry w tym momencie. Azir, świetny teamfight, świetna arka i będą próbowali brać Barona. Ale czy oni chcą brać Barona? Wygląda to, że chcą, ale nie wiem, czy to jest dobra opcja. Oczywiście tylko Galio może wejść, on nie może skakać przez ściany ze swoim bohaterskim wejściem. Trzeba o tym pamiętać, ale obrażeń to wygląda trochę jakby było trochę... Chociaż nie, oni wezmą tego Barona. Thresh dopiero wstaje za 3 sekundy, to jest najwcześniejszy death timer, jaki jest. I to jest możliwy... To jest rzucona rękawica przez Ativar Gaming. Oni w tym momencie powiedzieli, że oni jeszcze się nie poddali mentalnie. Oni będą walczyć do końca. 8 do 15. To oczywiście wynik nie napawa optymizmem. Żadnych turetów jeszcze nie wziętych, a jest 23 minuta już na zegarze.
Już wracam, jestem, miałem drobne problemy techniczne. A co tu się stało? Jeden na jeden w tym momencie na mapie oraz Aphelios, jeśli dobrze widziałem, z triple killem. Tak więc to jest bardzo dobra sytuacja. Jeszcze Jarvan wyłapany, ale on ucieknie. Oczywiście Azir nie ma już możliwości, żeby go dogonić. A Smok nie został jeszcze wzięty, chociaż Jarvan może go sam spokojnie robić. I statystyki Morgany nie mówią o tym, jak Morgana sobie radzi na mapie. Morgana świetne klatki rzuca w tej grze. Rzuca dobre tarcze, ale często ginie, to jest jej problem. Ale nie zawsze to była do końca jej wina. To po prostu są takie sytuacje, których nie możesz przewidzieć. Na przykład ta Erka Malfajta. To był świetnie rozegrany teamfight wtedy przez drużynę Love Last Team. I proszę zobaczyć Aphelios. Tu już jest Aphelios z trzema przedmiotami. Zakupiony jeszcze dodatkowo Phantom Dancer. I ten Phantom Dancer daje dużo, kiedy Jarvan w ciebie wskakuje, kiedy wyłapuje ciebie, kiedy łapie ciebie w swojego hooka trash, podczas gdy wlatuje... Dobra, akurat kiedy wlatuje w ciebie Malphite, to niewiele nawet ci da... niewiele ci da ten item, ale po prostu daje ci dodatkową przeżywalność, czego w tym momencie Aphelios najbardziej potrzebuje. Czasem Malphite będzie szukał ultimate, chociaż złapany na klatkę, co za chwilę zatrzyma zapędy, chociaż złapany na hooka Klet. On jednak trzyma na smyczy, Jarvan, ale ten wyskakuje z Dragon Pita. I czy on będzie mógł tam skoczyć za chwilę dopiero? I wskakuje Malphite, przegrywali, ale tam nie ma nikogo. Zaraz zostaje zasypany tymi czakramami Malphite i za chwilę będzie atakował, wskakuje Jarvan, ale trochę za późno. Pawko strzela z ultimate'a. Trash, przepraszam, Galio za chwilę upadnie, upada już Jarvan i to jest świetny teamfight dla Tivaru! Kolejny triple kill dla Aphelios'a! Ace! I to jest drugi wzięty przez jakąkolwiek drużynę Ocean Drake! Pierwszy Ocean Drake dla drużyny Tivar Gaming! Oni wracają do gry! To jest powrót! Tymczasem, proszę zobaczyć na czacie! Na czacie! Proszę zobaczyć! Wkrada się pewna toksyczność w drużynę Love Last Team! Wydaje mi się, że to jest sklejka, nie organizacja! Przez co widzimy ten ping exhausta, tam naprawdę musi być słaba sytuacja, świetnie zagrali early game, to trzeba przyznać, pokazali świetne indywidualne playsy, świetne teamfighty, ale ten teamfighty, które powinny działać w tym momencie, wszystko poszło, zła koordynacja, najpierw powinien kogoś złapać Jarvan, dopiero później powinien pójść ultimate od MF-ki, jednak Jarvan wskoczył w kogoś kompletnie poza teamfightem, wskoczył w Aphelios'a, który oczywiście już ma Phantom Dancera, czyli... Jest mu łatwiej wytrzymać w takiej sytuacji, chociaż nawet tego Phantom Dancera, ten Phantom Dancer nie został odpalony. Linia życia jeszcze nie ma na cooldownie. To jednak Jarvan może być trochę winowajcą w tym teamfightcie. I wydaje mi się, że ten exhaust nieużyty przez Jacoba nie był tutaj głównym winowajcą przegrania tego teamfightu. Czasem spójrzmy na czat, na hejty. No na razie jeszcze nikt nie hejtuje mnie, czekam oczywiście, możecie wyzywać mnie na czacie ile chcecie i kolejny dobry akcent w stronę Azira. 265 CS-ów w 27 minucie, to jest farma bliska profesjonalnej, więc po prostu mogę zdjąć kapelusz. W chwili się ukłonić przed tym zawodnikiem, troszkę frustrowaliście, ale... Oczywiście też ładnie prezentuje się Aphelios, dwa triple kille, które ustawiły teamfighty, chociaż wydaje mi się, że mając Jarvana, Galio, MF-kę i Malphite'a, tych teamfightów raczej nie powinieneś przegrywać. Czasem wyłapany Jarvan, za dużo tych CC-ków, ale świetnie ultimate'em, teraz wyskoczył Pawko, teleportuje do latarni jeszcze Malphite i kręcą się wokół tego Barona. Czy będziemy mieli Duke and Dance po prostu tańczyć, czy zaczną tego Barona? Zaczynają Barona. I czy to jest dobre? Pawko bez ultimate'a, oczywiście obu swoich rywali, ale jest Azir z ultimate'em, ze ścianą z Shurimy, jest również Aphelios, on również ma ultimate'a. Jedynego ultimate'a, jakiego nie mają teraz ze strony zawodnicy Ativar, jest ultimate Sejuani, czasem dobry Zega zagrany przez Szefto, unika wszystkich CC i on się odpali! Double kill! I jeszcze leci ściana od Azira, wskakuje Klet w MF-kę, on zabije Resto, ale nie uchroni się przed zabójstwem ze strony Kleda, tylko
Też żyje, ale to jest tylko kwestia czasu, gdyż Lestek zaraz się z nim rozprawi, chociaż dobry plant, ale na chwilę, na ile jest to w stanie go uchronić? Lestek, czy będzie gonił? Lestek, nie będzie, nie ma jak, chociaż użyty dobry smite i zginie z tej strony Thresh. Ten hook może, być może go nawet zabił. Jest ace! Jest ace ze strony Ativar Gaming. I co mogę powiedzieć? Jak śmiałem w nich wątpić? Tymczasem wracamy do gry. Proszę zobaczyć. Możecie zobaczyć na czat aktualnie. Czat, dlatego nie włączyłem czatu, gdyż świetnie można zobaczyć, jak czują się zawodnicy. Sejuani pinguje w siebie, w tej chwili pokazuje, że ma 150 golda. I to widać, że jego morale są świetne w tym momencie. Gdyż on się zachwyca takimi rzeczami, cieszy się małymi rzeczami i to jest bardzo ważne w tym momencie. Ale nie mogą spalić groszek, nie mogą zasypać groszek na popelek, gdyż właśnie Kled jest wyłapywany, ale wątpię, że jest w stanie sam go zabić Galio dopiero teraz, kiedy idzie za nim Jarvan i może wyskoczyć w tej chwili ze strony, ale nie zdąży nawet użyć swojego Q, gdyż zostaje zabity Mrozu. Ale z tej chwili dobry ultimate w Jarvana, Jarvan również zaraz stopnieje, rzuca, dobry ultimate ze strony MF-ki, prawie zabija Zirana, Kazir zdąży wyskoczyć, dobry ultimate też ze strony Aferiosa, double kill, czy to będzie pentakill, 3 kille, będzie gonić Thresha i zostanie, ucieknie tutaj Malphite i nie, raczej nie będą musieli oddać quadrakilla. Chociaż zobaczymy, jest już martwy, tylko kwestia czasu, kiedy upadnie kruchy. Nawet quadrakilla nie ma, to mógłby być nawet penta. Jeszcze Kled w tym momencie pisze baited, nie wiem, czy to przystoi zawodnikom, którzy aspirują do drugiej ultraligi. Ale widać, jak w tym momencie czują się pewnie. Biorą w tym momencie Barona. I wspominałem, że to jest świetna kompozycja pod late game. Jeszcze nie mamy late game'a. A już w tym momencie pokazują swoją siłę. Yazirus jest do przodu. Aphelios jest do przodu. Czego chcieć więcej? Próbuje Malfa, gdzieś sam robić Barona na KTL. Nie jest w stanie tego zrobić. Nie tankiem. Podczas gdy jeszcze masz 143 farmy. I ten Kled pod... Ten Kled nie jest aż taki tragiczny, jak myślałem, że będzie. Malphite nie ma jeszcze erki, więc jedyna możliwość skilla została mu zabrana i za chwilę może zginąć, ale nie, te czakramy go nie zabijają. I są bardzo blisko duszy smoka oceanicznego i to może już kompletnie zakończyć rozgrywkę. Nie oszukujmy się. Kto ma, zwłaszcza na competitive, kto ma duszę smoka oceanicznego, kto ma Ocean Sola? Ten po prostu wygrywa grę. Nie ma możliwości, żeby z Ocean Solem przegrać. Jest jedna. Po prostu zagrasz jak... Przepraszam, użyję tego słowa. Kretyn. I zginiesz. Całym swoim teamem. Ale takie sytuacje na competitive raczej się nie zdarzają. I... Będą wykorzystane recole. Dwa barony wzięte przez drużynę w tej grze. Przez Akademię Ativar. Z czerwoną Akademię. A to jest 32 minuta i w tym momencie jedynym ratunkiem dla drużyny Lovella Steam jest świetna kombinacja ultimate'ów. Już dobrze wiecie jakich, bo powtarzałem to przez całą grę. I tylko to jest w stanie, Jarvan musi złapać 5 osób, ale zanim to się stanie, raczej na pewno Sejuani zdąży lutować kogokolwiek. Wydaje mi się, że drużyna Ativar też nie powinna stać w takiej kupie, jak są teraz, gdyż Jarvan jak zdoła zrutować 5, dla nich już nie ma wtedy ratunku, muszą spalić flesze, a w tym momencie tylko Resto ma flesza, tylko on. Ale też dobra mapa ze strony supporta Ativar Gaming Academy Red. Czasem Siege prowadzony na środkową aleję. Dobrze złapany w tym momencie teraz Jarvan, ale to niewiele daje, po prostu zatrzymało go na 3,5 sekundy. Chciałbym wiedzieć, za ile wstanie Baron. Dziękuję. Baron wstaje za 3 minuty. Smoka mamy za 2 minuty 45 sekund, czyli wydaje mi się, że ten smok
może zakończyć grę. Ten smok zakończy grę raczej, ale ta gra powinna trwać przynajmniej 3 minuty jeszcze. Tak więc jeśli chcecie iść do toalety, spokojnie zdążycie, rozkoszujcie się League of Legends, wyłapany lestek. Ale na szczęście to był lestek, który może uczyć. Świetna kombinacja ultimate, o tym mówiłem! MF-ka strzela! MF-ka strzela, ten rewolwerowiec wystrzeliwuje kulę ze swojej komory rewolweru! Chociaż wskakuje w tym momencie Azir! Chociaż on złapany, czy on będzie mógł strzelać? Strzela! Proszę państwa! Azir wyładowuje piękne autoataki! Co zabija, jak wspomniałem, że ta gra potrwa jeszcze 3 minuty? Pawko już wyszedł z gry! Gra poddana! Ten teamfight zakończył grę. Do widzenia, panowie. Fajnie się oglądało Lovela Steam, ale late game. Late game'u to jednak nie popisali się w mid game i w late game'ie. Zapraszamy na reklamy.